Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale. Postanowiłem zrobić taki cykliczny tutaj projekt, który właśnie chciałem Wam się pochwalić, czy Wam przedstawić, który będzie się nazywał Wtorek z Moonbeam. No i mam nadzieję, że czas pozwoli mi na to, żeby właśnie cyklicznie, czyli co wtorek, przedstawiać tutaj wiadomości z sieci Moonbeam, czyli to, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu i to, co czeka nas w najbliższych dniach, no bo ja tutaj uważam, że właśnie ja interesuję się tą siecią Moonbeam i uważam, że ta sieć Moonbeam jako parachain tej Polkadot, właśnie pierwszy ten parachain Polkadot, będzie się rozwijał. No i jeżeli będzie się rozwijał, to co za tym idzie, będą się pojawiały na nim nowe projekty. No a jeżeli będą pojawiały się nowe projekty w dużej ilości, no to na pewno będą też na nich takie, znaczy zdarzą się wśród nich takie, na których będzie można sporo zarobić. Także tutaj taka zajawka właśnie o tym cyklicznym programie Wtorek z Moonbeam i dajcie mi w komentarzach znać, czy interesujecie się tą siecią i czy ten pomysł Wam przypadł do gustu, no i czy tutaj będziecie zainteresowani tym projektem. Dobra, zanim przejdę do szczegółów, na początek nota prawna. Musicie wiedzieć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmie, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, może służyć jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych, a jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z usług przedstawianych tutaj projektów lub w nie zainwestować, to powinien zrobić to na podstawie własnej dogłębnej analizy lub też skorzystać z usług doradcy inwestycyjnego. Dobra, no tę prawną mamy za sobą, więc już tutaj przechodzimy do treści tego odcinka, tak? Samego mięcha, jak to się mówi. No i tutaj na początku chciałem Wam właśnie powiedzieć, dlaczego ja tutaj uważam, że ta sieć będzie się rozwijała i tutaj znalazłem na takie porównanie kilku sieci właśnie takich, które są kompatybilne z tą Ethereum Virtual Machine. No i tutaj widzimy takie porównanie właśnie sieci Moonbeam. No i tutaj mamy też takie znane i już bardzo rozwinięte sieci jak Phantom, Avalanche czy Polygon. No i widzimy, że te dzienna ilość transakcji nie jest zbyt duża, bo tutaj jest podane, że wynosi od 25 do 50 tysięcy transakcji i tak faktycznie było, ale widziałem, że wczoraj czy też przedwczoraj już tam ilość tych transakcji oscylowała wokół 80 czy nawet przekroczyła 80 tysięcy, także widać, że powoli ilość tych transakcji wzrasta, no ale jeżeli popatrzymy na te inne sieci, tak, takie jak Phantom, gdzie tu jest od 80 tysięcy do miliona, Avalanche podobnie, no nie mówiąc już o Polygonie, gdzie tu jest 2 miliony do 3 miliony 200, no także widać, że ta sieć ma dużo jeszcze do nadrobienia, żeby stać się taką dużą i popularną siecią, jak tutaj właśnie te trzy wcześniej wymienione. Jeżeli chodzi o unikalne adresy, to tu mamy podane, że jest 200 tysięcy. Ja już widziałem, że to się zbliża, czy nawet przekroczyło 250 tysięcy. No ale jak porównamy znowu do Phantoma czy Avalanche'a, gdzie tu jest 2 miliony 300 unikalnych adresów, no nie mówiąc już o Polygonie, gdzie jest 140 milionów. Ale tutaj też widzimy, że jeżeli chodzi o na przykład społeczności na Discordzie, Telegramie, Reddicie, tak, czy Twitterze, no na Twitterze to już może bardziej, ale tutaj na tych Discordzie, na Telegramie, no to ta różnica nie jest taka wcale taka duża. No i oczywiście bardzo duża różnica jest, jeżeli chodzi o właśnie te zablokowane środki tutaj w tych protokołach DeFi, no tu jest na Moonbeam 115 milionów, gdzie tu mamy, a Phantom to jest 6,6 miliarda, Polygon 4,2 miliarda, no i Avalanche ponad 10 miliardów, także no widać, że tutaj mają co robić, no i faktycznie jest co robić, żeby ta sieć właśnie się rozwinęła i doszła do tych, znaczy jakby tak można była być, mogła być porównywalna z tymi sieciami właśnie, które obecnie są popularne, no to
widać, że tutaj właśnie dużo projektów musi się pojawić, żeby ta sieć się rozwinęła. No i oczywiście też dużo takich projektów, czy nawet chociaż kilka projektów na początek, na których da się dobrze zarobić, no to wtedy automatycznie sieć ta zyska bardzo na popularności. Dobra, to tyle tytułem wstępu, żebyście wiedzieli trochę o tej sieci i dlaczego ja uważam, że ona ma tutaj potencjał. Tak, może nie tyle, że dorówna, powiedzmy, tam poligonowi, no ale że może się rozwinąć i tutaj nawet jakby doszła, powiedzmy, do połowy tego, co ma Phantom czy Avalanche, no to i tak jest to bardzo duży rozwój, czeka tą sieć. Dobra, teraz przechodzimy do tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu i co czeka nas w najbliższym czasie na sieci Moonbeam. No i to, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu, to po pierwsze tutaj padła taka informacja, że istnieje możliwość wdrożenia Uniswap V3 na Moonbeam. No i to przyciągnęło wiele uwagi do natywnej kryptowaluty tej sieci, czyli Glimmera. No Glimmer, przypomnę, ma skrót GLMR. Także możecie sobie zobaczyć, jak ta cena właśnie wzrosła w ostatnim tygodniu. Druga rzecz, która się wydarzyła, to była taka, że zasady stejkowania właśnie Glimmera mogą wkrótce ulec zmianie, bo została przedstawiona propozycja zmian, która zostanie poddana pod głosowanie. No i jeżeli zostanie zatwierdzona, to ta zmiana ma nastąpić w maju. Jeżeli ta zmiana zostanie zatwierdzona, no to powiem Wam więcej, o co tam dokładnie chodzi, bo nie ma co teraz mówić, jeżeli nie wiadomo, czy ona zostanie przegłosowana. Kolejną rzeczą, która się wydarzyła w ubiegłym tygodniu, to była taka, że DAP Radar dodał możliwość śledzenia właśnie tej wartości właśnie tych zablokowanych środków w aplikacjach DeFi na Moonbeam. No i to zapewni użytkownikom lepsze zrozumienie właśnie tych zdecentralizowanych finansów, czy raczej może rozwoju tych zdecentralizowanych finansów, no bo jeżeli ta wartość TVL będzie wzrastała, no to będzie wiadomo, że te aplikacje tych zdecentralizowanych finansów się rozwijają. Oprócz tego również DAP Radar dodał kolekcję NFT właśnie z sieci Moonbeam do ich rankingów tutaj NFT. Kolejną rzeczą, już czwartą, która się wydarzyła w ubiegłym tygodniu, było to, że NF Trade Official zintegrował Moonbeam jako ich szóstą integrację z siecią główną. Kolejną rzeczą było to, że BeamSwap uruchomił swój własny protokół pożyczkowy i można już właśnie dostarczać kryptowaluty do tego protokołu, jak i z niego pożyczać. Jeżeli sobie wejdziemy na tutaj ten launch app BeamSwapa, no to jak popatrzymy sobie po zakładkach, to nie widać nic takiego. Dopiero musimy tutaj najechać na More, no i widzimy, że mamy Lending New, tak, czyli że to jest nowa funkcjonalność. No i jeżeli klikniemy właśnie w Lending, no to zostaniemy przeniesieni tutaj do takiej strony, czy też do zakładki. I tutaj widzimy, jakie nagrody otrzymamy za dostarczenie właśnie kryptowalut czy też tokenów do tego protokołu pożyczkowego, no i jakie oprocentowanie musimy zapłacić, jeżeli pożyczymy dany token czy kryptowalutę z tego protokołu. Ten protokół jest właśnie świeży, dopiero co powstał, także tutaj możemy sobie sprawdzić, jak klikniemy w network, ile tutaj zostało dostarczone. No widzimy, że na razie to jest 23 tysiące, znaczy równowartość tych kryptowalut i tokenów to jest 23 tysiące dolarów, a pożyczonych jest 2500 dolarów. Także widać, że to jest właśnie sam początek tego protokołu pożyczkowego. No i sam jestem ciekawy, jak on będzie się rozwijał. BeamSwap uruchomił również swój launchpad i zaraz tutaj zobaczymy. O, widzicie, tutaj mamy launchpad, zakładkę, też widzimy, że nowa. Jak klikniemy, to zostaniemy przeniesieni właśnie tutaj do tej strony launchpadu, czy do tej zakładki. No i widzimy, że teraz będzie się odbywała tutaj sprzedaż projektu Austray. Jest to protokół,
znaczy nie protokół, tak, jest to projekt, który zajmuje się integralnością i weryfikacją danych. Jeżeli nic nie wiecie o tym projekcie, no to ja Wam tutaj na górze zamieszczę link, który nagrałem właśnie, w którym do filmiku, w którym omawiam właśnie ten projekt Outrail, no i tam będziecie mogli się zapoznać z takimi podstawowymi danymi na jego temat. I teraz jak tutaj to będzie wyglądało? O, przejdziemy sobie tutaj, bo tutaj mam to rozpisane. I teraz tak. Sprzedaż tego projektu będzie się odbywała w rundzie IDO, no i cena będzie wynosiła 20 centów za token. I żeby zdobyć tutaj alokację, trzeba będzie zablokować tokeny SHARE. No i tutaj widzimy, że żeby uzyskać alokację w wysokości $250, trzeba będzie zablokować 100 tysięcy tokenów SHARE. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać alokację w wysokości $600, będzie musiał zablokować 200 tysięcy tokenów SHARE, a jeżeli uzyskać alokację na poziomie $2,500, no to trzeba będzie zablokować 800 tysięcy tokenów SHARE. I tutaj jest taki bonus, jeżeli ktoś zablokuje te tokeny SHARE na 7 dni, no to otrzyma zwiększenie swojej alokacji o 10%, a jeżeli zablokuje te tokeny SHARE na 30 dni, no to otrzyma zwiększenie swojej alokacji o 50%, tak? Czyli jeżeli na przykład tutaj jego podstawowa alokacja będzie wynosiła $250, no to przepraszam, 50% bonusu, czyli 125, czyli będzie miał $375. Jeżeli to będzie na przykład ten tier drugi, czyli poziom drugi, $600, no to jeżeli będzie miał bonus, no to będzie miał alokację $900, no i tak dalej. Tu sobie możecie już to policzyć. Także, jeszcze nie wiem, czy powiedziałem, ta sprzedaż będzie się odbywała 12 kwietnia, no i tutaj widzimy, będzie to od godziny 3 po południu do 8 po południu czasu CET. Nie wiem, czy ten czas CET to jest taki sam jak UTC, czyli że przesunięcie plus 2 godziny, ale to sobie możecie sprawdzić, także będziecie wiedzieli dokładnie tutaj, w jakich godzinach ta sprzedaż się będzie odbywała. No i tutaj widzicie, ile będziecie musieli, znaczy oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał wziąć udział w ofercie tego projektu, no to ile tych tokenów SHARE trzeba będzie zablokować, żeby uzyskać daną alokację. Dobra, co tu jeszcze się wydarzyło? Mianowicie to, że Stella Swap dodała dwie nowe farmy, tutaj Atom do Glimmera i Atom do USDC. Jeżeli chodzi o tą pierwszą, Atom do Glimmera, to widzimy, że APR wynosi 137%, a Atom do USDC 99%, czyli też prawie 100%. No i tutaj jest te podwójne nagrody są, czyli nagrody są wypłacane zarówno w tokenie natywnym tej tutaj zdecentralizowanej giełdy Stella oraz w Glimmerze, no i tak samo w tej drugiej farmie. Jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony tutaj z tym deksem Stella, no to tutaj możecie sobie zobaczyć inne farmy, tak, jakie tutaj dają APR-y, no i możecie sobie zobaczyć, czy też jest tutaj dla Was coś interesującego. To już sobie sami możecie sprawdzić, jak to tutaj wygląda. No i kolejną rzeczą jest tutaj to, co już będzie w nadchodzącym czasie się odbywało, no to Moonwell Artemis ogłosi, że wchodzi na Moonbeam i będzie sprzedawał swoje Well tokeny w rundzie Public Sale. No i to jeżeli oglądaliście wcześniej mój filmik o protokole pożyczkowym Moonwell i zaczęliście z niego korzystać, no to możecie sobie sprawdzić, czy jesteście uprawnieni do wzięcia udziału tutaj w rundzie pierwszej i drugiej. Tu wystarczy, że połączycie sobie portfel,
tak, i Wam pokażę, czy jesteście uprawnieni na przykład do rundy pierwszej, czy do rundy drugiej, a może do obydwóch rund. No a jeżeli ktoś nie korzystał wcześniej właśnie z tego protokołu Moonwell Apollo na sieci Moonriver, no to będzie mógł tutaj skorzystać z rundy trzeciej, która będzie już dla wszystkich. Różnica jest taka, że w rundzie pierwszej są gwarantowane alokacje, no a kolejne tutaj dwie rundy, no to będą się odbywały na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. No i dobra, co tutaj jeszcze powiem? Aha, no oczywiście muszę powiedzieć, jaka jest cena tego tokena, więc tutaj cena tokena Well będzie wynosiła 0,026 dolara za jeden token Well i w tej publicznej sprzedaży będzie tutaj 500 milionów tokenów Well do sprzedaży, co stanowi 10% tutaj tej całkowitej podaży, czyli total supply. Jak widzimy, całkowita podaż, czyli ten total supply tych tokenów będzie wynosił 5 miliardów tokenów Well i minimalna tutaj kwota, jaką będzie można zainwestować, to jest 500 dolarów, a maksymalna to jest 2,5 tysiąca dolarów. No i teraz widzimy tutaj czas, że ta pierwsza runda zaczęła się 30 marca, a skończy się 6 kwietnia, czyli jutro. No i jeżeli ktoś jest uprawniony, to może sobie tutaj właśnie skorzystać z tej gwarantowanej alokacji. Druga runda będzie się odbywała od 7 kwietnia, tej od godziny 2 po południu UTC, do 8 kwietnia, do godziny 10 rano UTC. No i teraz, jeżeli te tokeny zaoferowane nie sprzedadzą się w pierwszej rundzie w całości, tak, no to będą zaoferowane w drugiej, a jeżeli tutaj też ta druga runda nie wypełni całkowitej tej alokacji, tak, czyli nie wykupi tych wszystkich tokenów, no to reszta będzie przeznaczona dla rundy trzeciej, no i tutaj w niej będą, w tej rundzie trzeciej może partycypować każdy, oczywiście trzeba przejść procedurę KYC, no i tutaj widzicie, że trzeba się zarejestrować tutaj na stronie TokenSoftu i przejść właśnie tą procedurę KYC, no a później będzie można właśnie dokonać zakupu tutaj na tej stronie, macie podane, tak? No i tutaj od 8 kwietnia, też od godziny 2 po południu UTC do 9 kwietnia do godziny 10 rano UTC będzie trwała ta runda właśnie trzecia. No oczywiście wiadomo, tak? Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli się nie wysprzedadzą, no to będzie można jakby sobie na spokojnie skorzystać, no ale być może się wyprzedają. Także tutaj widać, że czas trwania rundy będzie 20 godzin, tej 20 godzin, a tej pierwszej jest 7 dni. No i tutaj widzimy, jak te tokeny będą podzielone, no a także jaki jest tutaj harmonogram uwalniania, tak? No i tu mamy podział, także Bootstrap, nie wiem dokładnie, co to chyba też jakaś runda pierwsza, taka jak seed mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Tak, tutaj 400 milionów tokenów, no i jest rok blokady, później przez rok będzie uwalniana private, no to możecie sobie doczytać, ja nie będę tu Wam wszystkiego czytał po kolei, tak, jeżeli chodzi o te rundy. No i tutaj widzicie, że osoby, które są z danych, z tych krajów, to tutaj nie mogą skorzystać w tej rundzie. Dobra, to jest wszystko, jeżeli chodzi o tutaj ten projekt Austrail, który będzie, no przepraszam, nie, Austrail to był wcześniej, już mi się pomyliło, to będzie oczywiście Moonwell, Artemis i ten Well Token. Dobra, to wszystko, co miałem do powiedzenia o tym, a teraz jeszcze sobie przejdziemy do tego, gdzie są najwyższy APR właśnie tutaj na sieci Moonbeam do uzyskania. No oczywiście na KugaSwap. Tutaj też zamieszczę Wam link do tego filmiku. Możecie sobie zobaczyć, gdzie właśnie pokazuję ten KugaSwap na różnych sieciach, jakie tutaj są oprocentowania i
właśnie dokładnie omawiam ten projekt. No i tutaj widzicie, że na farmach mamy nawet oprocentowanie w wysokości 1000% rocznie. Tutaj tak można sobie przejrzeć, tak 900, 800, także tu są no, wysokie te APR-y. Porównywałem z innymi sieciami, no to na sieci Moonbeam tutaj są najwyższe te APR-y do uzyskania. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy, przepraszam, to nie tu, do C-Banku. O, i tu co chciałem Wam powiedzieć, że tutaj w C-Banku, czyli w takim popularnie to jest zwane Syrup Pool, pojawią się dwa nowe jakby, nie projekty, tylko jak to powiedzieć, dwie nowe oferty zarabiania, tak, i tutaj widzimy, że za stejkowanie tokenów CGS będzie można zarabiać USDC i będzie można również zarabiać USDT, tak, czyli dwa tutaj popularne stablecoiny. No ale jak widzimy, już tutaj ktoś zablokował środki, tylko widocznie sobie nie sprawdził, bo tutaj jeżeli chcecie sobie sprawdzić, kiedy się taka oferta zaczyna, no to klikacie sobie tutaj start i tu mamy podany numer bloku, ale tutaj właśnie na tutaj skanie tej sieci Moonbeam pokazuje, że ta oferta dopiero się rozpocznie za 5 dni i tutaj mamy przybliżony czas, oczywiście no dokładnie nie wiadomo, kiedy ten blok będzie. No i tak samo tutaj możemy sobie zobaczyć, ta będzie zdaje się później, tak, za 10 dni, także tu możemy sobie zobaczyć właśnie, żeby nie blokować tych środków za szybko, tak, no bo po co tutaj blokować środki tydzień przed, kiedy one nie pracują, gdzie można je zaprząc do pracy w innym jakimś, czy to stakingu, czy właśnie na innej farmie. No i tutaj też widzimy, że mamy opcję zarabiania tutaj tego zwrapowanego Glimmera, czyli tej natywnej kryptowaluty sieci Moonbeam, ale te oferty właśnie wkrótce wygasają, no i rozpocznie się właśnie tutaj możliwość zarabiania stablecoinów USDC i USDT. No i dobra, i to wszystko, co miałem do powiedzenia w tym pierwszym tutaj filmiku, także dziękuję bardzo za wysłuchanie, no i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!